Kiedy byłem chłopcem, takim chłopcem, ktoś zaraził mnie historiami biblijnymi o wielkich mężach, o wielkich rzeczach, o historiach, gdzie osoby wzywały imienia Bożego i działy się wspaniałe, wielkie rzeczy. Chciałem zawsze być człowiekiem, który, gdy pójdzie i będzie tego wymagała sytuacja, pomodli się albo powie: Boże, zrób coś i Bóg robi. I wiecie, co się okazało? Że gdy dorosłem, to musiałem się zderzyć ze światem, w którym jesteśmy postawieni, z tą naszą kulturą, ze wszystkim, i okazało się, że bitwy, jakie toczę, znoszę, w większości to są bitwy intelektualne. Więc troszkę te moje wyobrażenia bycia takim wielkim, oddanym mężem Bożym, w tym sensie wielkim, troszkę gdzieś tam się rozminęły. Chciałbym, abyśmy dzisiaj porozmawiali o wielkim mężu Bożym. Gdy myślimy o takich postaciach, to na pewno jest ich kilka. Na pewno wiele znamy historii z nimi. Natomiast jedną z takich historii, jednym z takich mężów jest Eliasz. Eliasz? Dlaczego Eliasz? Dlatego, że był to wielki mąż Boży, który potrafił walczyć nawet z samym królem, który nawet wskrzeszał umarłych, ale jednocześnie był mężem, który był zwyczajnym człowiekiem, który znosił kryzysy i był gotowy nawet w pewnym momencie swojego życia zrezygnować ze swojej misji i zrezygnować ze swojej służby. Mamy tutaj na myśli czasy, kiedy panował król Achab ze swoją dla niego wspaniałą żoną Izabel. I wtedy właśnie Eliasz był człowiekiem, który walczył o czystość wiary, kiedy Izrael błądził, wzywał innych bogów i wiele, wiele różnych się działo rzeczy. Najbardziej w naszym umyśle historia, która związana jest z postacią Eliasza, to jest ta na górze Karmel. Czy mam rację? Tak. Góra Karmel i moment, kiedy doszło do tej wielkiej, wielkiej konfrontacji. Kiedy, zaraz może sobie jeszcze rozwiniemy tą historię krótko, chociaż nie jest to temat na dzisiejszy czas, na dzisiaj, ale to jest ta historia, gdzie Eliasz mówi: albo opowiecie się po jednym Bogu, albo opowiecie się po tych bogach, o których cały czas gdzieś tam wzywacie. Natomiast pozwólcie, że przeczytam jedynie z Pierwszej Królewskiej jeden werset z tej historii, 18 rozdział, werset 21. W przekładzie Piotra Zaremby brzmi trochę inaczej. Posłuchajcie. Wówczas Eliasz wystąpił wobec całego ludu i zapytał: jak długo będziecie przechylać się? To na jedną stronę, to na drugą. Jeśli Pan jest Bogiem, idźcie za Nim, a jeśli Baal, idźcie za Nim. Lecz lud nie odpowiedział mu ani słowem. Jest to jedna z najbardziej przemawiających historii w Biblii, która mówi, aby się w końcu opowiedzieć. Natomiast zobaczcie, że ten przekład mówi coś takiego. Jak długo będziesz się przechylał? Albo w prawo, mikrofon mi ucieka, albo w lewo. I zauważcie, że to jest chyba pewien problem ludzkości, tak samo chrześcijan. To właśnie przechylanie się, tak jak wskazówka zegara, albo tak jak wyobrazimy sobie wagę, nie? Że coś przeważa. Często widać to w dyskusjach, w debatach, nawet w momencie, kiedy mamy poranny czas na studiowanie lekcji. Ja siebie wyobrażam, słucham. No, ten tak powiedział. W jedną stronę, później ktoś mówi coś innego. W drugą. I zobaczcie, że jeśli tak wygląda to z praktycznym naszym życiem chrześcijańskim, no to w pewnym momencie w historii Bóg ucina takie momenty i każe się opowiedzieć. I powiem wam tak, że jedynie w Biblii jest kilka takich momentów i w większości ludzi
nie spotyka taki moment, taki jak na przykład Góra Karmel, czy jak wiemy to, co wydarzy się w Księdze Apokalipsy, kiedy trzeba będzie albo na jedną stronę się opowiedzieć systemu, albo uczcić prawdziwego Boga. Więc większość ludzi po prostu całe życie może przechylać się na jedną stronę albo na drugą. Ale wiemy doskonale, że nie tędy droga i że nie jest to właściwe i że jest to bardzo niebezpieczne. Natomiast ta historia, bardzo znana, jeden człowiek, jeden mąż Boży przeciwko 450 mężów o tej samej profesji, tak to nazwijmy, proroków Baala. I wiecie, i tak my dzisiaj czytamy to tak bardzo fajnie, nie? I myślimy sobie, tak jak ja myślałem, jak byłem tym chłopcem, no, gdyby mnie taka sytuacja spotkała, to bym stanął jak Eliasz, nie? A jak sobie tak myślę w praktyce, czy łatwo byłoby mi w takim momencie stanąć jako jednej osobie podczas tej konfrontacji i powiedzieć to, co mam powiedzieć? Czy naprawdę łatwo by mi było zrobić coś takiego? Nawet jak Biblia mówi, że przyjdzie moment, że Bóg postawi nas i że Duch Święty będzie przez nas przemawiał. Zastanawiam się naprawdę dzisiaj, czy byłoby mi to łatwo zrobić. Myślę, że jeśli Bóg by nie przyłożył do tego ręki, to obawiam się, że mógłbym wtedy okazać się zwyczajnym człowiekiem. Czyli ta druga strona mogłaby się okazać, a nie tym wielkim mężem Bożym. Ale zobaczcie, do czego nas ta historia prowadzi, dlatego że ja chciałem pójść dalej w dzisiejszym naszym studium. Oczywiście pamiętajmy, że Bóg bardzo mocno docenia, jeśli osoba we właściwym czasie stanie na właściwym stanowisku, i to docenienie widzimy w 18 rozdziale, wersecie 36-37. Pozwólcie, że też to przeczytam. Gdy więc nadeszła pora składania ofiary, prorok Eliasz podszedł i powiedział: Panie Boże Abrahama, Izaka i Izraela, niech się dziś okaże, że Ty jesteś Bogiem w Izraelu, a ja Twoim sługą, i że na Twoje słowo przygotowałem to wszystko. Odpowiedz mi, Panie, odpowiedz mi, proszę, i niech ten lud pozna, że to Ty, Panie, jesteś Bogiem i że to Ty zawracasz z powrotem ich serca. To takie błaganie Eliasza, który z jednej strony wierzy, ale z drugiej strony, no Boże, pomóż mi teraz uwierzyć, pomóż mi, zrób to. To też jest bardzo, bardzo mocno mnie to uczy. No ale zobaczcie, oprócz tych działań, gdy przejdziemy sobie dalej w historii, to zobaczymy, że Eliasz również znosi kryzys. Również na Eliasza przychodzi kryzys. I gdybym teraz zadał pytanie, czy wy w swoim życiu przeżyliście kryzys wiary, myślę, że w większości odpowiedzielibyście jak? Tak. Ale nawet jeśli nie kryzys wiary, to myślę, że w innym obszarze swojego życia każdy przeszedł jakiś kryzys. I każdy z was może teraz przypomnieć sobie kryzys i pomyśleć, że w czasie kryzysu człowiek zupełnie inaczej funkcjonuje. Czas kryzysu nigdy nie jest łatwy. Dlatego nasza historia, zobaczcie, że od 19 rozdziału zabiera nas w miejsce, gdzie już widzimy postać Eliasza jako trochę innego człowieka. Wersety od 1 do 7. Gdy Achab opowiedział Izabel o dokonaniach Eliasza, czyli o co chodziło, że Bóg odpowiedział na modlitwę, ogień spadł z nieba, strawił ten cały, to co było przygotowane na ołtarzu, nawet ta woda, gdzie oblali ten ołtarz, ona wyschła, czyli wow, naprawdę wow. Gdy Achab opowiedział Izabel o dokonaniach Eliasza, a także o tym, jak w wyniku tego wybił on mieczem wszystkich proroków Baala, Izabel wysłała do Eliasza posłańca z wiadomością: niech bogowie postąpią choćby najsurowiej, jeśli jutro o tej porze nie zrobię z twoim życiem tego samego, co stało się z życiem każdego z nich, czyli proroków. Słowa te przestraszyły Eliasza. Dla ratowania życia postanowił uciec, przybył aż do Berszeby,
która należy do Judy i tam zostawił swojego sługę. Sam udał się dalej na pustynię, szedł przez cały dzień, aż usiadł pod jakimś jałowcem i życzył sobie śmierci. Dosyć już, panie, prosił. Zakończ moje życie, bo nie jestem lepszy niż moi ojcowie. Wkrótce położył się i zasnął pod tym jałowcem, lecz oto trącił go anioł. Wstań, powiedział, posil się. Gdy Eliasz rozejrzał się, zobaczył u wezgłowia upieczony na gorących kamieniach placek oraz dzban z wodą. Zjadł więc, napił się, odwrócił się i zasnął, ale anioł pana wrócił. Znów trącił go i powiedział, wstań, posil się, bo masz przed sobą daleką drogę. Jeszcze tylko powiem jedną rzecz, o której zapomniałem. Ta konfrontacja to była konfrontacja na życie i na śmierć. Bo proroków Baala spotkała śmierć. A co by się stało, gdyby Bóg nie wysłuchał wtedy modlitwy Eliasza? Chyba zginąłby ktoś inny. Zginąłby Eliasz. Więc musimy rozumieć, co tak naprawdę Eliasz nadstawiał i musimy również rozumieć na podstawie innych historii, że Bóg nie zawsze wysłuchuje modlitw wtedy, kiedy byśmy chcieli. I w taki sposób, jakbyśmy chcieli. Więc to tylko, żeby dodać dramatyzmu tej sytuacji, ale zobaczcie, jest powiedziane, że Eliasz po tej historii on uciekł. On zaczął uciekać. W ogóle król Achab nazwał go dręczycielem Izraela. I zobaczcie, że co jest bardzo ciekawe, co nam historia nakreśla. Wcześniej, gdy było 450 ludzi i jeszcze pewnie inni, gdy był sam król, gdy wszyscy byli rozwścieczeni, on przed nimi nie uciekł. Widzicie to? Ale uciekł przed żoną Achaba, przed Izebel, przed kobietą. Pewnie teraz ktoś sobie pomyślał, dlatego się jeszcze nie ożeniłem, ale nie o to chodzi. Zobaczcie, że on uciekł przed osobą jedną, która tak naprawdę, gdybyśmy porównali i wybudowali sobie taki obraz słupkowy, to możemy dojść do wniosku, że naprawdę nie ma się czego bać. Że teraz nie ma się czego bać. Przecież przed chwilą stało się wow, a teraz nie ma się czego bać. Ale on uciekł. To nam drugi werset mówił. I ta historia jest świetną historią, która pokazuje, że każdego z nas, nawet najbardziej odważnych ludzi, nawet siostry i mężów Bożych spotykają kryzysy, słabości, zmęczenia. A nawet czasami takie wymęczenia, że po prostu odechciewa się żyć. I ta historia pokazuje, że wszyscy jesteśmy tylko ludźmi. I to, co chcę wam powiedzieć, to, co najbardziej mnie zadziwia w Bogu w tym momencie, to, że Bóg doskonale rozumie nasze słabe stany. Doskonale rozumie nas właśnie w tych chwilach. I to jest przepiękne w Bogu. Ja się zachwycam Bogiem przez to, że właśnie nie w momencie, gdy ja myślę, że jestem mocny, ale w momencie, gdy czuję się słaby i bezradny, to wtedy mam wsparcie w Bogu. To wtedy mogę zwrócić się do Niego i wtedy mogę się dopiero zachwycać Bogiem. I zobaczcie, Eliasz życzy sobie śmierci. Historia znowu nam to bardzo śmiesznie oddaje. Bo on przed chwilą ucieka od śmierci, od wyroku, który wydała Izebel i teraz, gdy uciekł od śmierci, gdy udało mu się uciec, to zatrzymuje się i nagle sam sobie życzy śmierci. Widzicie, jak fajnie historia biblijna nam to opowiada? Jest to bardzo ciekawe. I właśnie ta historia jest jednym z takich największych dowodów tego, jak Bóg się troszczy. Dlatego, że Eliasz w momencie, gdy jest tak bardzo wymęczony, że jedyne co robi, to śpi. On jest tak bardzo zmęczony psychicznie, fizycznie, duchowo, że po prostu tylko i wyłącznie śpi, przez cały czas śpi, przez długi czas śpi, to zobaczcie, co się dzieje. Bóg posyła anioła, anioł przychodzi, budzi Eliasza, nie? Eliasz wstaje się, posila się, to co mu przynosi anioł i co robi? Znowu idzie spać. I znowu ta sama sytuacja. Zobaczcie, Bóg patrzy,
że ten człowiek jest słaby, zmęczony. I znowu Bóg przysyła tego anioła, on znowu go budzi, Eliasz wstaje, co robi? Je posiłek i znowu idzie spać. Popatrzcie, przecież to jest niesamowite. Tutaj moglibyśmy zrobić taką wrzutkę i zastanowić się, Panie Boże, skoro on był tak wymęczony i tak słaby, to nie mogłeś mu dać jakiejś lasagne ze szpinakiem? Jakiegoś lepszego napoju? Nie mogłeś mu dać coś, co sprawi, że chociaż, wiecie, niektórzy w chwilach trudnych sięgają do dobrego jedzenia, smacznego, które działa na te kubki smakowe, żeby jakoś się pocieszyć w tym trudnym czasie. Ale to też jest ciekawa tylko taka wrzutka, że Bóg mu daje wodę i placek, nie? Czyli tu jest pokazane, że mógłby mu dać więcej, ale daje mu to, co on potrzebuje. Dokładnie to, co potrzebuje. Wychodzi naprzeciw jego potrzebom. Ale oprócz tego Bóg, gdy przychodzi do niego, to możemy sobie zadać pytanie, dlaczego? Dlaczego Bóg przychodzi do Eliasza? Dlaczego Bóg akurat postanawia się spotkać z Eliaszem w takiej chwili? Zastanawialiście się kiedyś nad tym? Może za chwilkę do tego wrócimy, dlatego że chciałbym, żebyśmy przeczytali jeszcze kolejny fragment, teraz trochę dłuższy, ale pozwolę to sprawnie sobie przeczytać, od 8 wersetu do 18. Posłuchajcie. Spotkanie Eliasza z Bogiem na Górze Bożej. Eliasz wstał, posilił się plackiem, napił się wody i tak posilony szedł przez 40 dni, 40 nocy, aż dotarł do Góry Bożej, do Chorebu. Tam wszedł do jaskini, aby przenocować. Wtedy jednak doszło go słowo Pana. Co tu robisz, Eliaszu? Żarliwie obstawałem przy Panu, Bogu zastępów, odpowiedział. Dlatego, że Izraelici porzucili przymierze z Tobą, poburzyli Twoje ołtarze, wybili mieczem Twoich proroków i zostałem ja sam, ale mnie także chcą pozbawić życia. Wówczas Eliasz usłyszał, wyjdź i stań na górze przed Panem. A oto przechodził Pan. Przed Panem dął wiatr, silny, porywisty, poruszał góry, odkrywał kawałki skał, lecz nie w tym wietrze był Pan. Powietrze zatrzęsła się ziemia, lecz nie w tym trzęsieniu był Pan. Następnie wystrzelił ogień, lecz nie w tym ogniu był Pan. Po ogniu zaległa cisza, zaszemrał cichy szept. Gdy Eliasz to usłyszał, otulił płaszczem twarz, wyszedł i stanął u wejścia do jaskini. Wtedy doszedł go głos, co tu robisz, Eliaszu? Żarliwie obstawałem przy Panu Bogu zastępów, odpowiedział. Dlatego, że Izraelici porzucili przymierze z Tobą, poburzyli Twoje ołtarze, wybili mieczem Twoich proroków i zostałem ja sam, ale mnie także chcą pozbawić życia. Wtedy Pan polecił, idź, wyrusz w swoją drogę. Udaj się na pustynię przy Damaszku, kiedy tam dotrzesz, namaścisz Hazazela na króla Aramu i tak dalej, i tak dalej. Więc dalsza sytuacja zaczyna się od tego, że Eliasz przebył długą drogę, wchodzi na górę Choreb i wchodzi do groty. Wchodzi do jaskini, aby tam przenocować. Ta grota i ta jaskinia jest takim szczególnym symbolem, albo może być symbolem, taką metaforą, dlatego że ona może symbolizować różne groty w naszym życiu. Każdy z nas ma własne. Wewnętrzne miejsca, gdzie w pierwszej chwili możemy uciec, schować się i czuć się bezpiecznie. Możemy tam przenocować. Ale zauważcie, co się dzieje. Jeśli udajemy się do takiej własnej groty, niezależnie co to będzie, aby schować się przed różnymi rzeczami, które spotykają nas w życiu, a czasami przed Bogiem. Gdy pozostajemy w tej naszej grocie zbyt długo, to zobaczcie, co się okazuje, że jest to jaskinia, w której jest ciemno, w której jest zimno, w której robi się ciasno. I której tak naprawdę nie ma na dłużej miejsca dla mnie, w której nie możemy
pozostać, zamieszkać i tak dalej, i tak dalej. I zauważcie, co mówi tekst biblijny. Tekst biblijny mówi, żeby Eliasz wyszedł z tej groty. Widzicie to wyraźnie? Wyjdź. To słowo wyjdź jest jednym ze słów, które bardzo często pojawiają się w Piśmie Świętym. Na przykład druga księga Mojżeszowa nazywa się Księgą Wyjścia. Więc Bóg bardzo często kieruje do człowieka to poselstwo, które mówi bezpośrednio wyjdź. Wyjdź z tej swojej groty. Wyjdź z tej swojej mentalności, z tego swojego myślenia. Wyjdź być może z tego grzechu. Wyjdź z tego pokoju, w którym jesteś autentyczny, jesteś sobą i tylko ty to wiesz i Bóg to wie. Wyjdź z tego. Więc zadajcie sobie pytanie oczywiście, co jest moją grotą w tym życiu? Czy mamy takie wygodne groty? Ale gdy Bóg mówi wyjdź, to wtedy, gdy człowiek wychodzi, to tekst biblijny następnie nam mówi, że Bóg przechodzi. Że Bóg nie stoi w miejscu. Że Bóg jest tym, który działa. To nam chce powiedzieć ten tekst. Natomiast to, co jest bardzo ciekawe, to sposób, w jaki przechodzi. Dlatego, że w tej historii Bóg przechodzi łagodnie. Albo przychodzi do Eliasza w łagodny, cichy sposób. A psalm, wiele psalmów, ale pozwólcie, że odczytam psalm 28. On wydaje mi się, że mówi coś innego. Psalm 28 mówi, że Bóg jest moją tarczą i mocą. Nie? No to kim jest Bóg? Jest moją tarczą i mocą? Czy jest wiaterkiem i szelestem? I może w ogóle ten wiatr mnie nie chroni, tylko gdzieś tam mizia, albo jeszcze jakkolwiek to nie nazwać. 28 psalm, pierwszy werset mówi, że gdy psalmista w tym momencie Dawid woła do Boga, to mówi coś takiego, nie bądź głuchy na mój głos i nazywa go moją opoką, moja opoko, abym przez Twoje milczenie nie stał się jak ci, którzy schodzą do grobu. I werset 7 to wyraża, Pan moją mocą i tarczą, zaufałem Mu całym sercem, a On zesłał mi swoją pomoc. Więc co oznacza ten dziwny sposób, w jaki Bóg przychodzi do Eliasza? Wiecie, ile razy w swoim życiu, gdy spotkała mnie kiepska sytuacja, gdy po prostu brakowało mi sił, po prostu marzyłem o tym, żeby Bóg w jakiś sposób zadziałał? Żeby zadziałał w taki, może nie tak jak uczniowie kiedyś przechodzili przez wioskę i powiedzieli, no Panie, ześlij teraz deszcz ognia i zniszcz tą wioskę. Chociaż to też mi się zdarzyło kilka razy. Ale chodzi mi o to po prostu, że na przykład gdy jacyś inni ze mnie się wyśmiewali, nastawali, no wiadomo, nie chcieli mnie zabić, ale w trudnej sytuacji życiowej, wiecie ile razy wołałem do Boga i mówię, Boże, wystarczy, że zrobisz cokolwiek, to oni uwierzą w Ciebie. Wystarczy, że kiwniesz swoim palcem, to zostanę obroniony. Ja jestem Twój. Wiecie ile razy tak było? A tutaj, i zresztą w tamtych też przykładach, Bóg nie przyszedł w taki sposób, jak oczekiwałem. I ilu dzisiaj z nas jest spragnionych takiej mocy Bożej, jak była na górze Karmel, nie? Przecież to jest biblijne. To jest biblijne, że Bóg jest mocą, że Bóg przychodzi w mocy. Przecież jak Bóg objawił się na górze Synaj? W potężnej mocy. W potężnych błyskawicach, w potężnym dźwięku, w potężnym tak trzęsieniu chwale. Więc te rzeczy, które tutaj czytaliśmy, że było trzęsienie, że przyszedł ogień, to też jest objawienie Boże. Ale pytanie powstaje, dlaczego Bóg w nich nie przyszedł, a przyszedł właśnie w tej cichości, w tym cichym wietrze. Co chciał Bóg powiedzieć Eliaszowi, gdy Eliasz nie znalazł go w wichurze, w trzęsieniu ziemi, w ogniu i w tych wszystkich innych rzeczach, które przecież przed chwilą, przed momentem doświadczył i w taki sposób mu się Bóg objawił. Co Bóg chciał mu powiedzieć? Czy przynajmniej ja, albo wy, albo sam Eliasz w takiej sytuacji nie poczuliby się lepiej, gdyby w tym momencie Bóg objawił się ze swoją mocą i siłą?
Czy nie poczulibyście się bezpieczniej i pewniej wtedy? I nie poczulibyście, że możecie zaufać Mu? Bo On może jednym skłonieniem słowa czy dłoni zmienić rzeczywistość? Zniszczyć wrogów? A więc co to oznacza? Co to oznacza, że Bóg przychodzi w swoim powiewie? Werset 12. Następnie wystrzelił ogień, lecz nie w tym ogniu był Pan. Po ogniu zaległa cisza, zaszemrał cichy szept. Ten sam obraz, albo przynajmniej podobny obraz, pojawia się u Hioba. Zanim odpowiemy sobie na to pytanie, jeszcze jeden tekst Hioba i już idziemy do odpowiedzi. Księga Hioba, 4 rozdział, werset 14-16, abyście zobaczyli, że to nie jeden taki przykład. Strach mnie ogarnął, drżenie lęk przeszył do szpiku kości, wiatr musnął mi twarz, na ciele zjeżył się włos i stanął ktoś z wyglądu nie poznałem, jakaś postać przede mną. Chwila ciszy, zobaczcie, i rozległ się głos. I dalej historia nam mówi. Chwila ciszy i rozległ się głos. Więc aby odpowiedzieć sobie na to pytanie, chciałbym, abyśmy teraz bez otwierania Biblii udali się do Nowego Testamentu, do historii, kiedy rozegrała się bardzo mocna burza na morzu. Kiedy, tylko że zanim Jezus Chrystus przyszedł i spotkał się z uczniami, pamiętacie, że coś jeszcze się wydarzyło przed tym? Była historia bardzo podobna do tej z historii Eliasza. Przed tym, jak Jezus przyszedł na morze i uciszył burzę, mamy bezpośrednią historię, kiedy Jezus, będąc na górze, rozmnożył chleby i ryby. Dokonał ogromnego cudu. I gdybyście teraz wczytali się w piękną książkę Życie Jezusa albo w samą historię biblijną, to zauważycie, że w tej historii, po tym wielkim wydarzeniu, po tym objawieniu się mocy Bożej, u ludzi podniosły się te emocje, te takie, jak to powiedzieć, po prostu chcieli obwołać królem go, nie? Bo takiego króla zawsze chcieli. Więc to był moment, najlepszy moment, żeby teraz ten cały tłum, który tam był, bo po to rozmnażał tyle ryb i chlebów, że było tam mnóstwo ludzi, którzy byli głodni, kilka tysięcy, więc teraz to jest najlepszy moment, żeby obwołać go królem, żeby pozyskać sobie tych wszystkich ludzi, żeby oni już od niego nie odeszli. I pamiętacie, że dalej historia idzie tak, że on odsyła swoich uczniów i mówi: jedźcie sami, płyńcie sami, a ja tutaj pozostanę i tych ludzi gdzieś tam poodsyłam do domu. I zobaczcie, co się dalej dzieje. Na początku jest spokojnie, nie ma burzy. Wypływają na morze i nagle rozgrywa się akcja. Potężna burza. Walczą z tą burzą. Męczą się. Brakuje sił. Już praktycznie mają zginąć. I zobaczcie, w jaki sposób przychodzi Jezus. Nie chodzi o to, że On przychodzi, ale w jaki sposób przychodzi Jezus. Zauważyliście to? Czy Jezus teraz przychodzi na samym początku burzy z tą burzą? Czyli Jezus przychodzi, a burza z Nim? Patrzcie, to ja jestem. Nie przychodzi tak. A w jaki sposób przychodzi? Oni walczą z burzą, oni są totalnie zmęczeni, oni są wyczerpani, oni poddani są próbie, no wiedzą, że albo zaraz zginą, albo coś się wydarzy i z oddali widać, jakby Biblia nam to oddaje, przychodziła zjawa. Czyli w jaki sposób Jezus przychodzi? Cichutko, spokojnie, mało tego, On od razu nie ratuje ich, On w pewnym momencie gdzieś się tam zatrzymuje, że oni się przyglądają i nawet Piotr jeszcze w dodatku wpada na pomysł, żeby pójść. Więc zobaczcie, że historia jest zupełnie bardzo podobna, bo na Górze Karmel mieliśmy też potężne objawienie mocy Bożej, a później nagle, zaraz po tym, Bóg przychodzi w ciszy. Tutaj mamy to samo, objawienie mocy Bożej i Bóg przychodzi w ciszy.
pośród, ta burza trwa, on przychodzi w ciszy, że go nawet w pewnym momencie ledwie dostrzegają. I możemy sobie zadać pytanie, dlaczego przychodzi po cichu, w nocy? Dlaczego w taki sposób? Dlaczego Bóg pozwala na to, żeby ci ludzie doszli do takiego stanu wymęczenia, do takiego stanu walki z czymś, z czym nie mają szans? Dlatego, że muszą sobie coś uświadomić. Prorok nie znajduje go w żywiołach pełnych mocy, lecz w cichym powiewie wiatru, w cichym głosie, który mówi do jego serca. Tak jak w Laodycei jest cichy głos i Jezus stoi za drzwiami. Podobnie apostołowie nie widzą Jezusa, który przychodzi w tej burzy albo od razu rozprawia się z burzą. Widzą go zbliżającego się po cichu, z daleka. Dlaczego? Dlaczego Bóg pozwala na to? Czy tak wygląda mój mocny Bóg, który ma być dla nas mocą i tarczą? Dlaczego czeka, kiedy powinien działać? Po co mu jest ten moment zawieszenia? Zobaczcie, że to jest bardzo realistyczny rys, który właśnie pasuje do naszego życia. On sprawia, że nasze życie nie kwalifikuje się do historii bajek, że nie wszystko rozwiązuje się w naszym życiu na zasadzie magicznej różdżki, jednym pociągnięciem, ale że Bóg pokazuje nam, że świat ten jest pełen cierpienia, niesprawiedliwości, niespodziewanych zdarzeń, sił, które są w stanie nas zniszczyć, zgnieść nasze kruche ludzkie życie. Przy tym jest grzech ogromny, ogromna jakieś inne rzeczy, które gdzieś tam nastają na nasze życie. Ale w tym wszystkim jest jeszcze ktoś. Jest z nami Bóg, który właśnie w tych momentach chce się z nami spotkać, chce, żebyśmy Mu zaufali, chce nam wtedy dodać odwagi, chce wtedy wypowiedzieć swoje słowa: ja jestem z wami aż do skończenia świata. Chce być obecny i chce być blisko nas. I to jest tak bardzo ważne, żebyśmy my, ludzie, którzy tak dużo rozumieją, nie tylko wiedzieli, ale również potrafili odczuć i dostrzec tą bliską obecność Bożą właśnie w tych chwilach wymęczenia i tragedii, kiedy nie wszystko nam pasuje. Więc zastanówcie się, czy gdy przyjdzie na was, albo gdy teraz jesteście w trudnym momencie, czy to nie jest przypadkiem czas, kiedy Bóg proponuje wam spotkanie? Tak jak zaproponował spotkanie Eliaszowi? Czy Jezus przypadkiem nie jest tym, który szuka zgubionych owiec? Czy uczniowie przypadkiem nie zagubili się na tym morzu? W tych właśnie rzeczach, które ich przewyższały i były w stanie zniszczyć? Ale właśnie w takich momentach rozbrzmiewa głos Boży: ja jestem. Jego imię, które jest jednocześnie zapewnieniem tego, że On jest blisko nas, troszczy się o nas i nie zostawi nas w czasie naszych trudów i naszej takiej życiowej próby. Dlatego Bóg pozwala na te różne rzeczy. Więc wydaje mi się, że często oczekujemy od Boga tylko i wyłącznie tych objawień, za którym jesteśmy bardzo mocno stęsknieni. To tak jakby prosić Go o to, żeby zabrał nas z tego świata, póki trwa nasze ludzkie życie. Ale często musimy zauważyć, że Bóg być może chce przez Ducha Świętego działać w sposób spokojny, w sposób inny, niż byśmy sobie tego wyobrażali. Cicho, bez tak zwanej pompy, gdzie może stanąć blisko nas i wtedy powiedzieć, i wtedy dopiero możemy zacząć słyszeć Jego głosu. I zobaczcie, że najlepsze jest to, że Bóg nie zniechęca się nami
i naszym brakiem zaufania, naszym zrezygnowaniem, tym, że po prostu nawet życzymy sobie śmierci. Nie? Bo jak Bóg odbiera takie słowa u człowieka wierzącego, który ma ufać Bogu, że nie chce mi się żyć? Nie? Zauważcie, że Bóg się tym nie zniechęca, że Bóg właśnie jeszcze bardziej jest tym jeszcze bardziej wtedy jest bliżej i chce po prostu być wtedy ze mną. Chce posilić pełne strachu serce. Chce przekonać do siebie właśnie w tych najtrudniejszych momentach. I choć przychodzi dla nas, do nas w taki niepozorny sposób, to pamiętajcie, że On jest mocą i tarczą. Że On jest moją siłą i moją ucieczką. Że On jest Bogiem mocnym i On jest opoką. I to jest najlepsze miejsce, ta opoka i w ogóle Bóg, to jest najlepsze miejsce w moim życiu. Jeśli Bóg właśnie jest wtedy ze mną. A więc te wszystkie sytuacje są nam potrzebne. I chwała Bogu za to, że tak mocno nas kocha. Amen.